Z tej strony Aci Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam cię dla was kolejny odcinek serwera Box PvP. Tutaj KingMC.pl, czyli serwera kampera. Co 100 lajków pod tym filmem losuję dla was rangę King na serwerze KingMC. Jedyne co musisz zrobić to zostawić tutaj suba, lajka i dzwona oraz napisać jakiś komentarz ze swoim nickiem oraz na jaki tryb chcecie po prostu tą rangę dostać. W tym odcinku klepałem się z graczami na mapie. Nie był to żaden odcinek z otwierania case'ów ani zdobywania itemów, tylko po prostu klepania się na mapie. No i udało mi się zdobyć zajebisty przedmiot. Zobaczycie sami po prostu w odcinku. Jak będziecie oglądać, więc oglądajcie do końca. Ja wam nie przedłużam. No i tyle. Trzymajcie się. Pa, pa i miłego oglądania. O, dobra, widzę, znalazłem jakiegoś chłopa. Chyba kwarc ziomek kopie. Ty, dobra, lecimy z nim. Czekajcie, piję stręża. O kurde, jak chcę tutaj kołebować. Dlaczego mi nie wypiło stręża? Nie wiem, dlaczego mi tutaj nie wypiło stręża, ale ziomek nie ma... O, padł w nitki, sam się nadział na nitki. Dobra, gościu sam się nabijał tutaj na nitki. Dobra, pyk, 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 pyk. I co? Nie. Kurde, był jakiś lag chwilowy. I typa mi się nie udało tutaj killnąć. Dobra, dobra. Dobra, mam go, chyba mam go. I co? Dobra, ej, jem koksa, bo mi zaraz totem padnie. O kurde, mnie skobłebował gościu. O, ja pierdzielę. Dobra, ej, on się tutaj broni całym ostatkiem sił chyba. Tylko nie wiem, czemu nie ma w ogóle totemu, ziomek. Zakopujemy go dalej. Ziomek w ogóle tego nie rozkopuje mieczem. Dziwna sytuacja, że ziomek tego nie rozkopuje mieczem. Najgorsze jest to, że kurde, ktoś mi zaraz tu może przyjść i go dojechać. Dobra, dalej, dalej ziomek wchodzi w nitki. Ty, dobra, 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 co jest grane? Tylko zaraz mi te nitki się skończą. O kurde, i sam wpadłem w te nitki. Dobra, zajebiście, nie wierzę w to. Sam wpadłem w te po prostu cholerne nitki. No, ja pierdykam. Niech ten ziomek ginie w końcu. Dobra, zdedał. Zadał, zajebiście. Co on miał? Lwi miecz! Say what? Co jest? Ziomek miał lwi miecz i tak nie ogarniał? Co tu się właśnie wydarzyło? Chłop z lwi mieczem tak nie ogarniał? Ja pierdzielę. Dobra, spierdzielam stąd. Ale jajca, ty. Dobra, co tu się właśnie wydarzyło? Nie, no zajebiście, ty, dobra. Nice'owo, pokchamp. Generalnie wiele osób mnie pyta, gdzie są moje teksturpaki, a więc teksturpaki macie na moim Discordzie, link do Discorda w opisie, wbijajcie wszyscy na 10 tysięcy osób na Discordzie, robimy fajny konkurs, także wbijajcie, no i tyle. Dobra, mam tu kolejnego typa, który sobie tutaj elegancko, że tak powiem, lutuje boksa z emeraldami. O kurcze, to jest chyba jakiś ostry zawodnik, bo mnie tutaj normalnie aż zapańczynkował, znaczy nie zapańczynkował, tylko zabudował, ale dobra, jest ostra bitka z chłopem, gdzie on jest, dobra, jest w emeraldach, bije. Chce się ze mną bić, ziomeczek, podoba mi się to. Oj, 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 ale mnie tutaj teraz zrobił, wrzucił mnie w kobłewa, że tak powiem, więc trochę lipa. To może być naprawdę ciężki pojedynek dla mnie, nie chciałbym zginąć. Oj, 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 dobra, bo mnie tutaj wrzuca w kobłewa kolejnego. Kurczę, typek mnie pcha w kobłewa, dobra, musimy jego wrzucić teraz w kobłewa. Czekajcie, tego kobłewa tutaj odbuduję. Nie, yeah, dobra, to chyba musi być nasza ucieczka, widzowie. Dobra, żeby mu zbić totem? Aj, nie padł mu totem, szkoda, że mu nie padł totem. I co? Chyba jednak on chce uciec. Chyba jednak on chce tutaj uciec, ale co on ze shulkera wyciąga? Dobra, ty chłop to jakieś nielegalne potiony wyciąga. Dobra, spierdzielamy stąd. Dobra, ziomek to jakieś nielegalne potiony zaczął wyciągać, mówię wam. Dobra, widzę, to nielegalne potiony były. O ty kurde, pa, jaką pułapkę chciał na mnie założyć. Dobra, zjeżdżam mu. Nie, nie ma, nie. Co jest? Ja pierwszy, jakie mam farta. Matko boska, ale ten typ się poci. Boże, ale chłop jest spocony. Ty, dobra, uciekłem mu. Wow, dobra. Ty, napisał Zombiaczek El Oro. Ty, dobra, nie jestem wariat. No uciekłem mu, no co mam powiedzieć. Ty, w ogóle widzę, patrzcie jakie jaja. Chłopy sobie normalnie zbudowały tutaj zamek na boksie PvP. Znaczy połowę zamku, lol. Nie są, nie są chłopy. Nie ma tego. I co? Jak on nie polizał? Aha, bo ja, nie, no mam stręża. Ty, jak ty chłop nie polizał normalnie? Nie mam pytań, jak on nie polizał. Przecież gość tutaj bez trendżyka i w ogóle. Ale dobra, nie ma on totemu, więc może... Aha! Niezły typek. Ziomek jak je refile, to się tego... Widzicie? Się buguje elytrom, przez co go nie mogę, że tak powiem, uderzyć w tym momencie, kiedy on właśnie je refila. Zjemy sobie koksika. Jestem bogatym graczem tutaj serwera. Więc dobra, wiecie co, ja też się buguję niestety właśnie na tych skrzydłach, więc sobie założymy klatę. Tylko są kurde lekkie lagi, nie wiem, jest 100 osób i są lekkie lagi. Dziwne tutaj sytuacja. Dobra, czekajcie.
Ten ziomek mnie tutaj... On ma jakiś miecz z knokiem? Nie, ziomek tak mocno cały czas... O, widzicie? Może by chłop polizał, ale no niestety... Że tak powiem, lak. Lak tutaj nam przeszkodził w tym, aby chłopa dojechać. Ma on tą samą pelerinkę co ja. Dobra, i co? Ty, wbiega w emeraldy? Po co on wbiega w emeraldy? Aha! Ty, oni mnie strapowali, czy co? Ty, nie wiem, czy chłopy mnie strapowały, czy o co tutaj chodzi? Dobra, to jest dwóch na jednego? O Boże, nie gadaj, że chłop się będzie teraz na mnie pocił. Dobra, chłopie, nikt się tu nie zapraszał na żadną klepę, rozumiesz? Ziomek, nikt się nie zapraszał na żadną klepę. O Boże, no nic nie mogę zrobić, no. A pierdziele, no patrzcie, co za menda społeczna tego ziomka. No i miałem typa, że tak powiem, na widelcu i mi kurde uciekł, no. Bo jest taka menda społeczna, ziomek, który będzie na siłę, nie, bo on musi na siłę po prostu ciebie bić. Dobra, widzę, patrzcie to. Napisałem do chłopa, co napisałem? Napisałem, no że po co się poci, nie? Po co się pocisz? Napisał, nie wiem, tak o. Bo po co się na youtubera? No właśnie o takich zachowaniach mówiłem, nie? No ja pierdzielę. Dobra, widzowie, generalnie miałem tutaj przed chwilą streama sobie robiłem, przez co udało mi się killnąć kilka osób, chyba jakieś 5 osób z małym rankingiem. Zjadłem dosyć dużo refili, koksów, ale za to mam dużo potek, dostałem od widza, więc bardzo dziękuję tutaj Pawka V2, dał mi tutaj dużo potek, tak jak widzicie, więc jest mega spoko i mogę teraz tak naprawdę chodzić cały uzbrojony na klepy. No tylko właśnie jest to, że mam mało refili, no i w sumie trochę boję się, że jeśli pójdę na klepy właśnie w tym momencie, to zaraz się wydupcę. No ale spróbujemy kogoś upolować i tak sobie pomyślałem, że moją taktyką na ten moment będzie coś takiego, że będziemy sobie po prostu stali tutaj koło linii spawna i próbowali kogoś killnąć, bo dużo osób stąd po prostu wychodzi w żelaznych setach i tak spróbujemy nabić ranking. O, o, jest jakiś Steve'ek. Patrzcie, właśnie o tym mówiłem, że wychodzą tutaj ludzie. I co? No i pyk, mamy Steve'ka za 4 rankingu. No zawsze coś, zawsze coś. Zawsze 4 rankingu na plus. O, jest kolejny typeczek, jest właśnie Steve'ek, elegancko, dobra, pyk. I mamy Steve'ka, jest już nasz. No i... Dobra, ty! A, go już killnąłem tego ziomka, nieważne, bo ja ogólnie przed chwilą killnąłem 3 typów, ale niestety nie włączyło mi się nagrywanie właśnie tym tutaj sposobem koło spawnu. No szkoda, że nie dostałem rankingu za tego ziomka, no ale mówi się trudno. Dobra, jest tam kolejny typeczek, patrzcie sobie leci, oj, tylko się zahatrzyłem tutaj, kurczę, o tego. Dobra, mamy ziomka, dobra, pyk, w żelaznym secie, no i jest nasz, plus 2 rankingu. I typeczek, od razu drugi typeczek, tutaj żelazny sobie śmiga, tylko, no kurde, czemu ja się tak buguję ciągle w tych klockach. A, i lockdown, ty, nieważne. Dobra, kolejny ziomeczek tutaj, pyk. No i plus 4 rankingu. No nie jest to duży ranking, tak jak mówię, ale zawsze jakieś takie kille początkowe są. Tu jest jakiś kolejny Steve'ek i jeszcze go skajsiłem, ale no to jest ten ziomek, którego już wcześniej też killnęliśmy. Więc dupa ja się, że tak powiem. Dobra, on tu chłopak sobie emeraldy farmi, wjeżdżamy w niego tego, no ale on ucieka tutaj, kurde, od razu elytrą. Ale dobra, bardzo dobrze, bo on zwolnił boksa, a ja niestety mam mało fajerwerek, więc sobie nakopmy szybko, elegancko emeraldy, tutaj pięknie cyk mych fuch, żeby właśnie tak owe fajerwerki sobie kupić, bo zostało mi tylko 33 fajerwerek, więc no, że tak powiem, giga mało. Ojej, ktoś tutaj podki pije na mnie, ty, co się dzieje? Siuk, cyk mych fuch i jeżdżę na spawnie do kupić fajerwerki. Dobra, mamy jakiegoś zioma tutaj w narożniku, że tak powiem, który ma kobłeby, ale od razu ucieka. Kurczę, każdy to od razu ucieka. Nie podoba mi się to bardzo. Ta elytra jest naprawdę zbyt OP, bo każdy, kurczę, no po prostu od razu pali wrotki. I chyba w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo latam tu już jakieś 40-50 minut i każdy po prostu ucieka mi od razu. I chciałbym z wami pogadać ten sam koniec odcinka o tym, żeby bardziej znerfić elytrę. Po prostu ta elytra powinna trochę być znerfiona i rzadziej używana. Czy to ziomek chce się ze mną klepać? Okej, dobra, ten typek się chce ze mną klepać. No i co? I znowu ucieka, no ja pierdzielę. No właśnie, dlatego uważam, że elytra po prostu powinna być znerfiona, no bo co? Ziomek przyleci, sprzeda mi 2 hity i ucieka dalej. No i jaki jest sens takiej po prostu klepy? Więc widzowie, ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj wszyscy suba, lajka, dzwona oraz napiszcie w komentarzu hashtag koniec, jeśli dotarliście do końca. A ja wam przypnę serduszko, więc co? Trzymajcie się, życzę wszystkim miłego dnia. No i tyle. Yo.